Witam z tej strony Apoli, witam w kolejnym odcinku LEGO Star Wars Completed Saga. Myśleliście już, że myślę, czy powiedzieć Skywalker Saga, bo jesteśmy coraz bliżej premiery i też na to czekam. Możecie w tle usłyszeć świerszcze. Te świerszcze to są prawdziwe świerszcze, bo hoduję świerszcze dla mrówek. Tak, spoiler, moje mrówki żyją. Ogólnie, żeby wiadomo, na początku trochę pogadać, możecie zostawić łapkę w górę, suba, jak jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście wejść na linki z opisu. Na przykład na fanpage, gdzie informuję o odcinkach na bieżąco i staram się to dosyć często robić. Dzwona nie musicie dać, fajnie by było, żeby chociaż na fanpage'a ktoś wpadł i napisał mi wiadomość, halo, to ja. A ja bym mówię, aha, to dzięki, cześć. Tak jak to była mowa w poprzednich odcinkach, ankiety w kartach zostają usunięte. Znaczy, u mnie aktualnie już są usunięte, już ich nie widzę, więc to jest akurat o kurde, koronawirus. Więc to jest akurat duży minus, ale tak jak mówiłem, będę po prostu robił na zasadzie jakiegoś pytania, głosowania czy coś w komentarzach. A tu pojawia się pytanie do przyszłości, bo zazwyczaj staram się walić pytanie do odcinka, ale teraz dam do takiej przyszłości, bo w tym momencie, jak ktoś czytał książki, które potem zostały przeniesione do legendy. W sumie były legendą, tylko że zostały... O, słuchawka mi się popsuła. Zostały przez Disney wykreślone, że są niemożliwe. Oczywiście nie wszystkie, bo w Rebeliantach to dali Trona, albo Trauna, nie wiem co się to czyta. I tak samo gram sobie w gierkę Galaxy of Heroes na mobile i tam też Traun jest. Tak samo zaczęli przyjmować do wiadomości, że istnieje takie coś jak postacie z Kotora, więc to też jest dużo fajne, bo tak naprawdę w najnowszych Star Warsach widzieliście Force Bond, połączenie mocy czy coś w tym stylu. I co do czego w Kotorze to połączenie miała Bastilia z głównym bohaterem, czyli Revanem. Kto grał, ten wie, kto nie grał i odrzuca go stara grafika albo turowa walka, bo nie potrafili jeszcze rozwiązać to w czasie rzeczywistym, więc dali turówkę z wyborem po prostu, znaczy no turowo wybieracie, ale walczą już w czasie rzeczywistym, żeby nie było. Co do czego, jak kogoś nie, to słyszałam plotkę, że ponoć mają robić remake'a Kotora, nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że trochę fabułę zmienią, żeby nawet starzy wyjadacze mogli w to pograć, ale fabuła była naprawdę dobra. Ale odbiegam od tematu, a mianowicie o co mi chodzi. Ten, kto czytał książki, wiecie może, że Imperator został w książkach też wskrzeszony. Tylko, że... albo to klon był? Nie, klon chyba. I też dusza Imperatora poleciała do ciała Luka, z tego co pamiętam. Ale chodzi o to, że to były przygody nie 40 lat po szóstej części, tylko jednak takie bliższe troszeczkę. Luke odbudował zakon. W książkach odbudował zakon. Oni to wszystko wykreślili, zrobili własną wersję, gdzie on jednak próbował odbudować, ale go opluli w twarz i finalnie nie wskrzesił tego zakonu. Ale w książkach odbudował zakon i też niedobitki po czystce zaczęły tam dołączać. Na przykład tego pana, co widzicie teraz na tylnym planie, nie wiem, no z tyłu. On był przy bitwie o Geonosis, to on przeżył, to był jakiś mistrz, ale on nie był w Radzie Jedi, bo Rada Jedi chyba wszystka po prostu zniknęła, umarła. I takie tam. Ale on przeżył i dołączył do Luka, bo jego rasa tam żyje trochę czasu. On chyba Luka nawet przeżył, co nie? I był w Nowej Radzie Jedi razem z Lukiem, tam z tego co pamiętam, bo nie pamiętam, czy tam rada była dokładnie utworzona ta sama, czy on coś pozmieniał. Ale był zakon i były walki z duchami Sithów i w ogóle, co mnie bardzo posmuciło, bo no, chciałbym takie coś zobaczyć w ekranizacji filmowej. A nie takie coś, że nadal macie od czwartej części macie jednego Jedi na film, ale powiecie, no tak, ale w piątce czy w szóstce był duch Jody, Obi-Wana, Anakina, jeszcze był Luke, ale aktywnego Jedi mieliście jednego. W czwórce był to Obi-Wan, w piątce to był no Yoda, który uczył Luke'a, a w szóstce to był Luke, który stał się pełnoprawnym Jedi. W najnowszej części w sumie było identycznie, czyli był maksimum jeden Jedi. Znaczy w najnowszej części dowiadujecie się, że Leia też przeszła trening Jedi i też jest pewnym, dlatego robiła sztuczkę a la Superman. Bo użyła mocy, bo potrafiła.
I chodzi mi o to, że praktycznie był cały czas jeden aktywny Jedi. Znaczy pod koniec był Kylo, który przeszedł na dobrą stronę mocy, i Rey, ale finalnie został tylko jeden Jedi. Więc co do czego zobaczyłbym taki, tak jak to było w 1.3, czyli cały zakon. Po prostu moim marzeniem jest zobaczyć Old Republic. Old Republic, czyli jak po prostu Sithów było od groma, Jedi było od groma i to były po prostu wojny, co nie? Cinematicsy możecie zobaczyć z Knight of the Old Republic, czy jak to się ta gra, ta MMO nazywa, więc możecie zobaczyć, że wyglądałoby to dosyć dobrze. Chociaż, no, to nie tylko były Jedi, też Bounty Huntery i takie inne rzeczy, ale takie coś bym zobaczył w ekranizacji. Ale mówię, popitoliłem trochę, odbiegam trochę od tematu. O co chodzi z komentarzem pod tym odcinkiem? I miałem jeden pomysł i zrobił mi się dwa pomysły. I więc możecie napisać swoje przemyślenia do tych dwóch dziedzin. Jedna to jest to, co planowałem powiedzieć na początku. Odbudowany zakon przez Luka i no i oczywiście gromadka uczniów i nawalanki po prostu, że jednak Jedi próbują zrobić pokój w całej galaktyce, ale grupka Jedi, a nie tylko jeden Avengers Assemble te sprawy. Więc możecie pisać, co sądzicie o tym, czy chcielibyście to, zobaczyć, albo własną wersję wydarzeń, jeśli jesteście na tyle kreatywni. Komentarz będzie pod tytułem pewnie frytki, nie przesadzajmy. Napiszę po prostu, że odpowiedź na pytanie z odcinka i pod nim piszcie, żeby był porządek. Ale tak, druga rzecz, to mi przyszła na myśl, czyli film z The Old Republic, czyli to było 4000 lat przed Skywalkerami. Jeszcze Sithów było od groma. To nie był, że i mistrz i uczeń, zawsze było ich dwóch i to byli politycy, tylko na zasadzie takiej, że to był byli mistrzowie i uczniowie, ale było ich od groma. I to było na zasadzie, że była cała enklawa Sithów. Były zakony Sithów, jak można to tak nazwać. Więc możecie pisać, co też o tym sądzicie. Macie dwie rzeczy w jednym odcinku jako per bono. Za to możecie zostawić oczywiście łapkę w górę, suba, jak jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście wejść na linki z opisu. Ja się trochę rozgadałem, więc za to przepraszam. Możecie napisać, czas się skończył pitolić, chociaż już tak nikt nie robi. Więc to oznacza, że albo wam się to podoba, te moje przemyślenia i gadki, albo po prostu przewijacie i nie słyszycie nawet, że mówię, że możecie napisać czas. Brakuje mi zajęczego kła, jak to oglądasz, to wróć. Tak serio, to naprawdę mi ciebie brakuje, bo ty to waliłeś komentarzami na prawo i lewo, ale skończyłem z LOLem i Batmanem i tak jakoś przestałeś oglądać, a byłeś w sumie najaktywniejszym widzem, z tego co pamiętam, każdy odcinek oglądałeś. Więc takie wspominki, jeśli to oglądasz, jeśli to nie oglądasz, to po prostu takie wspominki. Ktoś może napisać, że też ogląda każdy odcinek, jeśli chce. Potem to, co wychodziło, ci się pewnie nudziło. Pamiętam, że jeden Batman dałem, to też wróciłeś on na chwilę, ale Lego oglądałeś też każde, więc dziwię się, że cię nie ma i nie napiszesz, skończył pitolić, brakuje mi ciebie. Pozdrawiam też widza, który też komentuje ostatnio rzetelnie. I w sumie on mnie namówił do tej gry, bo chciałem czekać na Skywalker Saga i nagrać Skywalker Saga, ale namówił mnie do tej gry i w sumie stwierdziłem, że grałem w tą grę kilka razy, ale jak byłem w gimnazjum i w szóstej podstawówce, więc warto sobie odświeżyć i warto sobie odświeżyć z wami, więc też gorąco dziękuję za te polecenie i ten, o kim mówię, to wie, o kim mówię. I dobra, skończył pitolić, bo już za długo leci. On za głośno komputer, nie, ale nie mogę już zminimalizować. Ale mamy tutaj drzwi separatystów, czyli na tym, co skończyliśmy poprzednio. Mamy tu oczywiście imprezę, gdzie możemy kulę disco założyć i mamy... O, ja lecę po tej kuli. Ta gra jest na pewno bardziej zbugowana od poprzednich, ale... O, co to? Tego nie było chyba. O, po prostu hejsik wypada. Dobra, ale na czym tu skończyliśmy? Oczywiście druga misja o nazwie Discovery on Camino. Umowa ta co zawsze, bo już ludzie zazwyczaj znają te pisy na pamięć, albo przynajmniej wiedzą, o co chodzi, więc zrzucam wam po prostu kilka sekund. Jak chcecie sobie przeczytać, to sobie spauzujcie i w sumie to tyle. Astro Mech R4P17. To jest smutno tu bez tej muzyki. Mamy oczywiście Discovery on Camino. Jak on pociesznie hello-derowo wygląda. Kurde, nie mogę się doczekać Skywalker Sagi. Szczególnie, że tam będzie dubbing, to będzie można kilka gagów zrobić.
O nie, oszalał. Pomóż mu. Mamy Air Force X 7 Tix. Co? Przepraszam, panie. Dobrze, pokaż jak tu działa Hello There. Aha, czyli tam pewnie będzie wejście, ale potrzebuję tego łapserdaka. Tu mamy oczywiście tego, to może spróbuję wam. Dobra. Powinien przelecieć. O, kozaczek! Nie! Dobra, mamy tu... Kurde, Gangen! Jedi Gangen potrzebny. Szkoda. Dobra, chodź tu, panie płaskogłowy. Znaczy, taka ciekawostka, bo ja za dzieciaka czytałem książki na temat Star Warsów po emisji pierwszej części, bo lubiłem Star Warsy, to czytałem dużo książek na temat Star Warsów. I taka ciekawostka jest taka, że oni mają dwa serca, dwa mózgi. O tak, nie serca. I jeden mózg mają w głowie jak my, a drugi tam na poziomie serca, czy tam w szyi, nie pamiętam dokładnie. Ale to możecie sobie poczytać. Pamiętam, że mieli dwa mózgi, co nie? Dobra, pomogę ci to naprawić. Patrz, masz prąd, gościu. Nie mogę się w niego zmienić, okej. Ale mają naprawdę dwa mózgi. Szkoda, że nie pokazali więcej tej rasy, tylko tak w Wojnach Klonów trochę było. Ale poza tym to nic. To jest akurat smutne. No mam nadzieję, że pokażą więcej tych ras niż wilkołaki jak w 4.6. Ej, zamknął mi drzwi, chłop. O, jednak nie. Siema? Hello there? A, ale już tam wlazłem. Hello there? Pa, jak se idziesz szczęśliwie. To jest kozaczek prawdziwy. Siema? Niebieskie łapki masz, ładne, no, śliczne masz. O, mogę ci to wbić? Mogę. Tam mam ci wbić? Okej. Okay. Dobra, tu jest potrzebny R4FAC V6. O Jezu, hajs! Hajs za las, posprzątamy se. What? Jak hajs wypada, ja poleciałem, bo myślałem, że muszę cały czas przy tym być, to będzie mi smutno. Gdzie jest ta miotła XD? Z drogi śledzie, zamiatam sobie. Będzie. Jednak dużo hajsiku, albo dwie miotły były w ciulwie. Ale rozkraczony. Dobra, co my tu mamy? Hello there. No, chodź tu. Hitboxy tych pieniędzy to straszna rzecz. Już za białymi nie opłaca się chodzić i walczyć, ale jeszcze za tymi się opłaca. Ile hajsu! Jakby te pieniądze stały, to jeszcze po białych bym leciał, ale tak to będę tylko się męczył. A tam jest jakiś helloder. Nie wściekaj się na mnie, gościu. Dobrze, zatrzymaj mi pieniądze. Łatwo. To nic, że kilka razy popsułem się. O, hajsik. O nie! Co to jest? Aż muzyka się włączyła chyba. Ja cię tam embriony. Wiecie co jest zabawne? Patrzcie, to są po prostu małe klasuszki, co nie? Nie no, XD. Dobra, za mało mi brakuje. Zbieranki. Django Bed. To nie dla mnie. Dobra, idziemy hodować klocuszki. Dawaj, gościu. O, zapalone światełko. Ciekawe, jak będą wyższe stadium wyglądać. W ogóle możecie pisać w komentarzach, czy interesowałby was taki typowy speedrun z tej gry, że streamka bym zrobił z takim speedrunkiem. Puściłem tam coś, czy to się gaśnie po jakimś czasie? Ej, to gaśnie. A, ale już nic z tego nie wypada. Ej, jak to będzie koniec misji, to będę miał XD. Czemu mój robot otwiera drzwi w ich placu zabaw? A nie mogą mi dać tego gościa.
Dobra, to chodź. Idziemy poznać Bango Feta. Jak ładnie pada deszcz, co nie? Da się to rozbić na przykład? Nie. A mi tak mało brakuje. Dawaj, dawaj, ja nie chcę sytuacji z poprzednich odcinków, że miałem 99%, ale umarło mi się. O dobra, tam wlazłeś, to ja tam nie idę. Szturmowiec albo klon. Stormtrooper, serio? Czyli klon nie. Tu nawet nie istnieli w tej sadze. No to chodź, gościu. O nie, to Bango Fett. O nie, to mój najgorszy wróg. To jest jego pokój, najpierw go przeszukam. Nie będę go gonił, lol. Czy mi się wydaje, czy ja mu sprzątam? Łatwo. Dawaj. Dawaj. A ułożyłem mu. Teraz tak. Co i tyle? A jak jeszcze raz to wezmę? A to będą tańczyć, tylko jakby chcieli jeść. A, to tylko single target, ale dobra, mam już True Jedi, wiedziałem. O, mam super, mam power łapka. Jakby mi się miał teraz przydać. Jakbym wiedział, to bym zebrał go po walce z robotami, ale jest ten mini kit. Super. W końcu wypadnie, tak? Trochę hejsiku. Trochę hejsiku. Ja chcę ten mini kit, gościu. O, dobra, mogę coś złożyć. O, tu jest obrazek Bango Fetta i koloruję go na szturmowca, tak? Na klona. O co chodzi? I znowu na klona. Czekaj, to mogę przytrzymać. Ej, otworzyło się to! Jakby niechcąco przez przypadek nie przekleił, ale tu jest pewnie wyjaśnienie zagadki po prostu, że patrzcie, klon to Bango Fett, no proste, łatwe, nie? Jest dużo drzwi. Których nie mogę... O, co to? Hajsik? I serwerownia z hajsikiem. Serię? Tu był tylko 1000 i tyle? Dobra, to lecimy dalej. Dobra, jest ziomeczek, jest kozaczek. Super, mogę tu wrócić, ale po co? Dobra, to jest ten sam korytarz, więc nie muszę tu się rozwodzić, bo już się tutaj poprzechodziłem. Nie mam Bango Fetta, bo z nim walczę. Łatwo! Tak się z kozaczkami walczy. Chodź tu teraz, gościu, złapię cię. Chodź tu, wracaj tu, szybko! O, ty kapsularzu jeden, siema. Myślał, że za nim pójdę. Słaby gracz. Czekajcie. Sztuczka ze skakaniem. Niby wszystko mam, ale... Bardziej chodzi o minikidy. No i zdróweczko. Dla klonów trochę zostawię. Ale nie będzie siedzenia. Przejekro mi, nie ma siedzenia w tym... Szklanki są niezniszczalne, ale stoły jakby najbardziej proste. Mamy następną zagadkę. Dobra. Nie była jakaś trudna, tylko w dwóch graczy. Trzeba było po prostu stawiać w odpowiedniej kolejności. Ale on miał zaprogramowane, gdzie stawiać na drugiej, więc... Super sprawa. Więc tutaj mamy już ten. Mamy ile minikidów? Mamy aż 3 minikidy. To w sumie trochę słabo. Było pełno drzwi bez otwarcia. Mamy oczywiście filmik i teraz będzie pewnie walka z bossem. Rozumiecie to? Albo i nie. Dobra, ja uciekam od ciebie, gościu. W ogóle tu było wyjście. Nie myślałem, że nagle się teleportowałem. Oj.
Koleś, myślisz, że mnie pokonasz, bo jesteś jakiś Bango Fett? Ci dam Bango Fetta. Kurde, pokonał mnie. Bot ledwo to przeleciał. O, zlagował się. Ej, ma nieskończoność latania. Co jest grane? Tak się nie robi. Dobra, to jest łatwiutkie. O Jezu, Laksen. Za nową grę mam. Myślę, że za nim polecę. Ej, w sumie to nie mam haka, więc muszę tam lecieć. Dobra, tam mamy minikida, ale też go nie wezmę. Ale mamy to, więc ciekawe, czy bot ogarnie, bo bot musi polecieć na drugą stronę. Bot tego nie ogarnie, nie? Dobra, trudno się mówi. Czekajcie, tu jeszcze jest przejście, nie? Patrz, jaki kozaczek. Aha, ukryty podest, mój najgorszy wróg. Ej, nie ciebie. Super, i co, lampa? Dobra, to otwieramy te drzwi. Przez niego otwieram, o Jezu! Wsadzałem mu to w plecy, oczywiście dolny plec, pęknięty plec, jazda, wciung! O, ale ładnie tu mają. Ale koleś dalej ucieka, daj mi chociaż szansę cię pogonić, nie uciekasz i ja muszę ci patrzeć. Tego parałapa może zostawię? Dobra, koniec parałapa. Dawaj mi parałapa! O Jezu, nawet nie muszę namierzać. Dawaj, kozaczek! Dobra, oni sobie walczą, ja to pozamykam. Mają mnie w tyłku, to będą mieli mnie w tyłku. Dobra, warto było. Teraz to możecie mi naskoczyć. Bo tutaj akurat ciągle by się teleportowali, więc to by było bez sensu, ale dostałem parę łapa. Ciekawe, czy to jest przepaść, czy co to jest. Mogę tam spać na przykład? A, to jest taka przepaść, ale bezprzepaściowa. No to śmiesznie. Dark Side of the Force. No i oczywiście mamy to. Może to już zbuduję. O, naprawiłem mi sufit, super. Teraz ty, Uselessie. Trochę mi smutno, że na przykład gracze, którzy grają tym robocikiem, czyli we dwóch, to patrzcie, co on ma. On nic nie ma, możecie mu tylko otworzyć, ale byłoby łatwiej w tamtej sytuacji, co przed chwilą się pojawiłem. I mamy kolejną cutscenkę. Więc no, ogólnie to powiem tak, że przypał jest ostry, ale fajnie. Dobra, będzie w nas strzelał. Zobaczymy, gościu. O, mówiłem, walka z bossem. Tylko znowu nic nie mogę zrobić. Chłopca na mnie napuścił. Tak się nie robi. Dobra, ty se z nim walcz, gościu. Tylko nie podchodź do mnie, gościu, bo mnie zestrzeli. Dobra, próbuję go pokonać. Tu i tak hajsu nie ma. No, drugi gracz mógłby odganiać ten statek, ale że drugiego gracza nie mam. Szybko. Bo w tego nie strzela, więc. Dobra, mam go jednak opluwać. Jezu, jak bawię się w dziki zachód, to dostaję po tyłku. Ej, no! On za mną chodzi! No nie chodź za mną!
No bo on się zajmie wieżyczkami. To jest dobry sposób. A masz jeszcze dwa serduszka. O Jezus Christ. Dobra, dostał po paparaci. Chodź tu, gościu, na strzała będziesz teraz. No chodź tu! Wracaj tu! Wracaj! No wracaj! Nie mogę mieczem rzucić. A masz! Udało się w końcu. Zrób mu helloudera, dobrze. Nie uciekaj, gościu, bo cię Mace Windu zabije. Tak to by do więzienia poszedł. O Jezu. Jest znaczek, znaczek, kozaczek. Dobra, będziemy wiedzieć, gdzie on jest. Chodź, pokaż swoje miejsce zamieszkania. Oczywiście to jest Geonosis, gdzie jest bitwa o Geonosis. No i wiecie, z bitwą o Geonosis jest Geonosis. Co? Na niej, Kore? Znowu Helloader sam w akcji, ale to już jest koniec misji fabularnej, nie spodziewałem się. Była strasznie długa, albo strasznie słabo przechodziłem, ale mam oczywiście Obi-Wan Kenobi Jedi Master. Mamy Jedi Mastera, R4P17, więc spoko akcja. Mamy oczywiście też 100%, już mamy 70 kafli w tej misji, więc bardzo dużo. Przez 6 misji zdobyłem 3 razy tyle tylko, więc spoko. Mamy oczywiście 2 złote klocki za 100% i za przejście misji. Co się buduje z tego? Najprawdopodobniej ten statek latający. No mamy tylko podstawę i jeden klocek i chyba gdzieś tam jakieś mała pierdółka. Więc tutaj za dużo nie mamy do dyspozycji. Ale wydaje mi się, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to możecie zostawić łapkę w górę, suba, jak jeszcze tego nie robicie. Ogólnie wiem, że miały być podwójne odcinki, tak przynajmniej mówiłem. Ale jak tyle materiał źródłowy jest, to niestety nie mogę wrzucić drugiego. Bo byłby godzinny odcinek, chyba że to chcecie, ale to piszcie w komentarzach. Ale jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do widzenia. Nie. Żartuję, chodź!